Ożański to jeden z najsławniejszych przodowników pracy w Nowej Hucie. W 1950 roku w lipcu wraz ze swoją 51. Brygadą ZMP pobił rekord murarski przy budowie Nowej Huty. Kolejny rekord z października 1950 roku był głośny o tyle, że stał się przyczyną wypadku Piotra Ożańskiego. Do dzisiaj nie wiemy, czy doszło do tego wypadku, czy nie, czy ktoś podłożył gorącą cegłę, czy też było to zdarzenie fikcyjne, domniemane. Jedno jest pewne, drodzy Państwo, losy Piotra Ożańskiego stały się dla Andrzeja Wajdy inspiracją do stworzenia arcydzieła kinematografii, do stworzenia Człowieka z marmuru. Andrzej Wajda myślał o realizacji filmu Człowiek z marmuru już w latach 60. XX wieku. Wtedy też napisał do amatorskiego klubu filmowego w Nowej Hucie list z prośbą o współpracę. Liczył na wsparcie techniczne. Uważał też, że realizacja filmu przy klubie amatorskim uśpi czujność cenzora, co w owych latach było nie bez znaczenia. Jednak w latach 60. nie udało się zrobić filmu razem z klubem, a na arcydzieło Andrzeja Wajdy przyszło nam poczekać do 1977 roku. Premiera filmu Człowiek z marmuru miała miejsce 25 lutego 1977 roku. Nowochódzkie pokazy odbywały się między innymi w kinie Świt. Film stał się arcydziełem, poruszył ludzi. Nie tylko środowisko nowochódzkie żywo reagowało na przedstawione w nim tematy, ale także wszyscy Polacy. Był zbiorowym portretem pokolenia, które weszło w dorosłość w latach tuż powojennych, ale był także zaproszeniem do dyskusji o najnowszej historii Polski. Witam Państwa na wystawie fotografii Inna Rodzina. Jest to wystawa tak naprawdę o miłości, o potrzebie bycia z drugim człowiekiem, o takiej podstawie naszej ludzkiej egzystencji, czyli o tym, że każdy chce być z kimś, każdy chce być doceniony, chce żyć w miłości, w przyjaźni. Tutaj udało mi się sfotografować 15 par. Są tutaj zdjęcia z różnych aktywności, zdjęcia również intymne, pokazujące miłość. Moimi bohaterami są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, zarówno intelektualnymi, jak i ruchowymi. Koło mnie jest Kuba i Paulina i to właśnie ich relacja, ich związek zainspirował mnie w ogóle do przyjrzenia się właśnie tym takim nietypowym, innym rodzinom. Tutaj zresztą za mną jest zdjęcie wspólne Kuby i Pauliny właśnie. Myślę, że wiele takich nietypowych rodzin żyje wokół nas, kiedy nabywamy pewnej niepełnosprawności w ciągu naszego życia, bo przecież różne rzeczy się wydarzają. Mam tutaj także przypadek pani Magdy, która po prostu uległa wypadkowi samochodowemu, albo Vanessy, która zachorowała, będąc już dorosłą osobą i obie poruszają się na wózku inwalidzkim, a jednak udało im się stworzyć szczęśliwe rodziny, szczęśliwe związki, są kochane. Chciałam Państwu przedstawić Marysię i Jurka, parę z bardzo długim stażem. Niejedno małżeństwo mogłoby im pozazdrościć. Znają się od przedszkola i niewiele później zaczęła się ich miłość. Tutaj z tyłu mogą Państwo zobaczyć ich zdjęcia. Bardzo chcieliby być małżeństwem.
Zresztą właśnie takim urzeczywistnieniem ich marzenia była sesja zdjęciowa ślubna, jaką mogłam im zrobić podczas projektu. Ale towarzyszyłam im także podczas wielu turniejów tańca towarzyskiego, na które jeżdżą po całej Polsce, zresztą z sukcesami. Ostatnio wygrali Mistrzostwo Polski. Znamy się od przedszkola. Razem tańczymy. No i razem właśnie chodzimy na randki właśnie. My jesteśmy niepełnosprawni, to warto kochać.